to już właśnie spotkanie Arabii Saudyjskiej na stadionie w Dammanie z drużyną Korei. To był kolejny dzień eliminacji. Tutaj z kolei zespół Arabii Saudyjskiej zdecydowanie nacisnął Koreańczyków. W 29 minucie przynosi to efekt. Al-Katani znakomicie wszedł w pole karne, dograł do Sauda Kaliriego i ten nie miał już problemów z posłaniem piłki do siatki. Arabia Saudyjska prowadziła 1-0, to już 74 minuta meczu. Na przebój rusza Al-Katani, jest faulowany w obrębie pola karnego przez Parka. Arbiter nie ma wątpliwości, dyktuje rzut karny, piłkę ustawia sobie sam poszkodowany Yasser Al-Katani i reprezentacja Arabii Saudyjskiej pokonuje Koreę 2-0.